Tak, no to oficjalnie witamy ze Szczyrku. Tak, zimowe krajobrazy. Dzisiaj jest niedziela, 12 grudnia 2021 roku. Skitury na sam początek. Miały być słupki prusko-austriackie, ale przyszła zima, no i tamte plany poszły się paść. Z racji tego, że jeszcze nie wszystkie ośrodki narciarskie są otwarte, mamy dzisiaj skitury. Wszystko w ramach testu po koronawirusie, który rozprzestrzał w kwietniu. Także mam nadzieję, że nic się nie wydarzy złego. Tak, to będzie zwierzch pośredni. Skiturowcy też. Dużo lepszy jagio. Zima. Zima zawitała, wyciąg nie chodzi jeszcze. Ale tam już góra chodzi. Kaj to idziemy tutaj. Kaj? Dobra. To już jest dali. Równy zielony szlak na malinowską skałę. Piękna scenaria. A mamy 12 grudnia. To stukanie to oczywiście moje skitury, ale do tego się musicie przyzwyczaić. Nie są to jakieś skitury z wysokiej półki, ale do mnie wystarczy. Ktoś widział piękniejszą scenerię? Taki nieoficjalna inauguracja sezonu narciarskiego, aczkolwiek nazwałbym to prologiem. O. Spotykamy dużo skiturowców. No, moje umiejętności w porównaniu z nimi to jest przepaść, ale roba się dopiero uczy. Widać, że ten szlak tu jest dość popularny w kierunku Malinowskiej Skały. Jest taka szybka, taka cesta wydeptana od skiturów. Dobrze, trzeba się ruszać. Trzeba coś robić. Jak nie rower, to narty. Jak nie narty, nie rower, to rolki. A jak nie to wszystko, to jeszcze wędrówki zostają. Generalnie rzecz biorąc, narty skiturowe to jest połączenie właśnie turystyki z narciarstwem. A kołona je? Bo kurczę. Ona mimo nart z kijów po śląsku. I wręcz
Gorzej idzie, ja się nie zapadam. Ona się zapada. Ona ma tylko te kolce na budkach. Ona, czyli moja siostra. Chociaż jak my tak czasem razem kajadymy, to dodają na nas, że my są mąż i żona. To jest duży problem oczywiście. Pyknie, pyknie. Dobra, odpocznijmy się chwilę. Procent zjazd. Kaj się we wzjechu. Taki oto zjeździk, 8%. No, kamera tego nie oddaje. Tak, co tu się odwaliło? Widoczek tam na Magurę, na Klimczok. I tutaj na masywy Skrzycznego, małego Skrzycznego. Gdzieś tam Malinowska skała. No, zima. Zima zawitała. Niedobrze. A ja na skiturach. Jak to było? Przełęcz pod Malinowym? Co? Przełęcz pod Malinowym? No. To przełęcz pod Malinowym my tutaj też zdobyli 1005 metrów nad poziomem morza. Mała. Pierwszy raz od ileś roku rzekuje. Chcę tu rajda zrobić. Ja, Malinowska skała, a sam Pieruńsko wieje. Tego rowerzysta, jak tu spotkał, jak to przystało na tych rowerzystów Genau. Idziemy dalej, przełęczy Malinowski. 16%. Ja. Co tam jest? Baraniogóra. Fajny teren na tu mamy, widokowy taki. Ludzi sporo. Na szlaku. To jest efekt tego, że wszędzie wszystkie stoki działają, chociaż klepki dzisiaj już widziałeś, jeździły. Wiśle. Sierkowski też jeździ, ale nie na zbiórku.
Dobry. Dobry. To jest szczepionka przeciw COVID, a nie jakieś tam chemikalia. Tak, tak, tak. Szczepionka, kwarantanna, lockdown. Się śmioli. Co? Śmioli się, jak to usłyszeli. No ci ludzie. A tej szczepionce. Piętnaście po drugi już moment. Tutaj mamy taki tunel. Jako to miała być góra? Zielony kopiec. Zielony kopiec. A śniega jest. Mnóstwo, mnóstwo tego jest. Co jest zima? Co prawda jeszcze jest jesień, ale tu już jest zima. Zresztą u nas w Ligocie też. Śnieg spadł. Dzisiaj były plany rowerowe. Miały być słupki. Ale śnieg te plany zniweczył. No i też jest alternatywa, tak. Stoki jeszcze nie wszystkie chodzą, o dziwo. Kapkę strumo. Ale się tu chyba damy radę. Ale ścisnę widać fajnie. Bajunia. Tam my byli na. Tam Santoria widać. Dobra. No, tu jest trochę strumno. Bez foków zapomnij. No to z tej strumizny pozdrawiamy pana Wojtka. Pisze robić. Uważaj, bo sobie złomiesz marki. On na nartach nie jeździ, ale na rowerze to jest harpagan. Może nie taki jak pan Józek, ale nie. A dwóch rowerzystów na trasie my spotkali. Pięknie. Ale kamy to są w rejonie Gawlasigo. Tak, witam z trawersu z Czernikowa na Biały Krzyż. Jak widzicie, się zaćmiło. Tak, no to jak widzicie, już się zaćmiło. Jałżech dotarł do auta. Tak, tam się świeci to światełko, tam u wierchu Biały Krzyż. Stok, który no jest najprędzej otwarty, ale też tu jest taki specyficzny mikroklimat. Tu jest jakiś stok ze Szczyrkowskiego, ale to już też nie kojarzę. O, Mariola już też idzie.
Także fajno ski touring rajza dzisiaj i było super. Udało się wszystko, no troszkę my tu musieli z Białego Krzyża iść tą drogą, bo tam już nie było kaj zaparkować. Ja to dziękuję wszystkim za uwagę, za oglądanie i do zobaczenia.